W tym filmiku poznamy podstawowe zależności dotyczące wartości bezwzględnej. Żebyście to jak najłatwiej zrozumieli, to na początek dla mniej zaawansowanych będziemy sobie rysować oś liczbową. 0 będziemy mieć na środku. I teraz zwróćcie uwagę, będziemy mieć tutaj 5, a tu będziemy mieć powiedzmy minus 6. I teraz tak, wyobraźcie sobie wartość bezwzględną jako odległość danej liczby od zera. Czyli jeszcze raz powtarzam. Wartość bezwzględna to jest po prostu odległość liczby od zera. Czyli zwróćmy uwagę, że wartość bezwzględna z naszej piątki to jest 5. Tak, bo tu mamy 5 kratek odległości. Natomiast wartość bezwzględna z minus 6 to jest równe 6. I teraz bardzo ważne jest, jeżeli mamy wartość bezwzględną z liczby a większej od zera, to wartość bezwzględna z a jest równe po prostu to a. Po prostu wartość bezwzględna z liczby dodatniej jest równa tej liczby. Natomiast jeżeli będziemy mieć minus a, czyli liczbę przeciwną do a, czyli de facto ujemną, to wartość bezwzględna z minus a będzie równe a. Tak, zwróćcie uwagę, tutaj jest przykład doskonały. Wartość bezwzględna z minus 6 to jest 6. Tak, powiedzmy wartość bezwzględna z minus pierwiastka z 2 to jest równy pierwiastek z 2. No i co? Tyle, mam nadzieję, że przykładów Wam wystarczy. W następnym filmiku zrobimy troszkę trudniejsze przykłady.